W dzisiejszym odcinku chciałam wam powiedzieć, które słowa w polskim języku ja uważam są albo śmieszne, zabawne, albo trochę dziwne. I zobaczycie w tym odcinku, że ja nagrałem ten odcinek już dawno temu i kilka miesięcy temu, jak jeszcze było lato. I dlatego zobaczycie, że ten początek i ten koniec będzie inny, bo zapomniałam nagrać początek i koniec i dlatego to nagrywam teraz. I pierwsze słowo, które ja uważam, że jest śmieszne, jest słowo siema. I wiem, że to jest raczej slang, ale wiem, że bardzo często ludzie używają to słowo siema. Dla mnie po pierwsze jest śmieszne przez to, że w domu z rodzicami to oni nigdy nie mówili siema. Ja nawet nie wiedziałem, że Polacy używają slangowe słowa. A dopiero jak przyjechałem do Polski i słyszałem, że młodzi ludzie mówią siema, to po prostu byłem trochę zaskoczony. I nigdy nie zapomnę to, co moja ciocia powiedziała. Mam taką ciocię w Polsce i ona jest nauczycielką. I pamiętam, że już ileś tam lat temu opowiadała, że ona uważa, że takie slangi to właśnie niszczą polski język, że zamiast mówić jak się masz, to ludzie mówią siema. I ona mówi, że on uważa, że to jest trochę głupie. Wyobraź sobie, jakbyśmy tak robili w innych częściach naszego życia, że ksiądz by tak robił podczas mszy, że zamiast mówić niech będzie pochwalony, to by po prostu powiedział pochwa. I też mnie śmieszy, jak ludzie mówią, ale on jest hamem, albo ale ham. Ham to mi się przypomina to słowo po angielsku. Ham, to jest szynka. Tak zawsze jak słyszałem, jak byłem młodszy i moi rodzice mówili, o, ale ham, to ja myślałem, że to było tak jak, ale szynka. Czemu? Czemu on jest szynką? Ja tego nie rozumiem. Albo też myślę ham i myślę o tak jak hamster, tak jak hamster. Hamster to jest chomik. I tak myślę, tak ale hamster, ale jest chomikiem, co? Ciągle wkłada rzeczy do buzi, ma takie pełne policzki, ale hamster. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale ham. Możecie zacząć mówić ale szynka, to będzie lepsze. Też się dziwię, że Polacy mówią kamień milowy. Przecież wy nie używacie mile. Zawsze się ludzie śmieją w Polsce, że tak, wy tam w Stanach używacie mile, to jest taka głupota, stary, tylko kilometry są najważniejsze. A potem słyszę, że ludzie mówią kamień milowy, nie możecie tak już mówić. Musicie zacząć mówić kamień kilometrowy, ok? I jak będziecie mówić kamień milowy, to wtedy musicie mówić, że mile są najlepsze. I też oczywiście dla mnie zawsze było dziwne, że ludzie mówią, a nie mam zielonego pojęcia. Czemu to jest zielone? Czemu nie może być niebieskie albo czerwone? Tak, a nie mam czerwonego pojęcia. I też oczywiście nie mogę zapomnieć moje najulubione słowo, które uważam, że jest dziwne, jest słowo łechtaczka. Okej, okay, to jest naprawdę głupie. Kto to wymyśli? Łechtaczka? Że co? Że to się tak łechta? Tak o, gili, gili, gili. Ja nie wiem, jak wy to robicie, ale ja tego nie łechtam, okej? Okay? Kto to wymyślił, okej? Okay? Ja myślę, że na pewno jakiś facet wymyślił to słowo, bo myślę, że jakby kobieta wymyśliła to słowo, to by było jakieś bardziej poważna nazwa, bo to jest medyczne słowo. Łechtaczka? Jak lekarze się nie śmieją z tego każdym razem, jak muszą powiedzieć łechtaczka? Myślę, że jakby kobieta wymyśliła te nazwy tych wszystkich genitalii, to na pewno penis by się nazywał gilgotacz. Czemu nie? Jak jest łechtaczka, to może być gilgotacz. Czemu nie? To ma sens. Też mnie śmieszy, jak ludzie mówią skarbie. Na przykład moja ciocia zawsze mówiła na mnie i na swojego syna skarbie. Tak, o, chodź tu skarbie. I to jest takie bardzo, nie wiem, to jest tak jak treasure albo precious. To zawsze sobie wyobrażam ten część tego filmu Lord of the Rings, jak był ten Gollum i on tak, my precious. To tak sobie wyobrażam, jak ludzie mówią skarbie po polsku. Też nie rozumiem, czemu ludzie mówią kurde mol. Co to jest z molami? Czy Polacy się boją moli? Ja nie wiem, co to jest w ogóle? Ja pamiętam, zawsze jak jestem mojego dziadka, do dzisiaj, to on zawsze w szafach ma jakieś tam różne rzeczy. Ja tak, co dziadek, co to jest? I on tak, o, to jest przeciw molów, żeby mole nie zjadły ubrania. Czy ludzie w Polsce się tak bardzo boją moli, że nawet mówią kurde mol? Te mole mi zjadły ubranie jeszcze raz. Kurde mol. I najdziwniejsze dla mnie to jest chyba zespół Downa. Pierwszy raz, jak słyszałem to słowo, zespół Downa, to ja
szczerze mówiąc, ja myślałem, że to była jakaś grupa, że oni śpiewali i tworzą muzykę, że to jest jakiś zespół. Czemu mówicie zespół? Po angielsku to jest Down Syndrome, a wy mówicie zespół? Czy oni grają muzykę? Ja nie rozumiem, musicie to zmienić, to nie ma sensu. I ostatnie słowo, które ja uważam, że jest śmieszne. Oczywiście nic się nie zmieniło, ignoruj to, to jest to samo, ten sam filmik, nic się nie zmieniło. I ostatnie słowo, które uważam, że jest śmieszne, jest słowo granat. I granat jest dla mnie śmieszne przez to, że granat może oznaczać taki pyszny owoc, który jesz i jest naprawdę słodki, taki bardzo dobry, albo takie coś, co wybucha i zabija ludzi. Co wy zwariowaliście? Po angielsku to są całkiem inne słowa, że granat do jedzenia to jest pomegranate, a taki granat, który wybucha, to jest grenade. To jest całkiem inne słowo. Że co, nie możecie rozróżnić te rzeczy? Tak sobie wyobrażam, że jakby to było to samo, że ktoś tak, hey man, do you wanna eat a grenade? And I'm like, no, thank you, I'm good. I don't eat grenades. Nie mogliście wymyślić jakieś inne słowo? Że co, to jest tak samo jakby, tak jak takie pióro do łaskotania kogoś, byście to nazwali nóż? Nie mieliście lepszych pomysłów? To w takim razie, czemu nie macie innych pomysłów? Czemu jest tylko granat? Czemu na przykład truskawka nie nazywa się, nie wiem, bomba atomowa, bo coś takiego? Czemu nie? To ma sens, jak granat jest granat, to truskawka może być bomba atomowa. Co za różnica? Czemu nie? Ja wiem, że to dla was ma sens, dla mnie to nie, ale jak mówicie, że granat jest granat, to okej. Okay. Truskawka może być bomba atomowa. Czemu nie? To ma sens. I potem zacząłem myśleć, który był pierwszy? Czy to jedzenie granat było pierwsze? Czy ten rzecz, co wybucha, czy to było pierwsze? Jak to się w ogóle stało? Że co, może w Polsce nie ma granatów, nie rosną granaty, to może tylko mieliście te granaty, że się tak rzuca i wybuchają i potem ktoś zobaczył ten, nie wiem, ten owoc i oni tak, hej, wiesz co, ten owoc mi przypomina granata, czemu nie? Możemy go nazwać, wiesz, to ma sens, bo jeden to jest taki pyszny owoc, a drugi to gwałtownie wybucha i zabija ludzi, a to jest to samo. Czy to było na odwrót, że najpierw Polacy wiedzieli, co to jest granat, to jedzenie i potem wymyślili ten granat, który wybucha i oni tak, a wiesz, im rzucimy i to będzie taka pyszna niespodzianka dla nich. I dlatego nazwali granat? Ja nie wiem, co się dzieje w Polsce. Nie macie lepszych pomysłów? Że musicie porównywać owoce do jakiejś śmiertelnej broni? Dobra, to dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał i że się pośmialiście. Napiszcie w komentarzach, co myślicie. Dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i na dole zobaczycie linka do mojego PayPal. To jakbyście chcieli mi pomóc, to oczywiście będę bardzo wdzięczny. Ogólnie, dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!